Otwieram 46. trzecią sesję Rady Gminy Potok Górny. Sesji uczestniczy 11 radnych. Stwierdzam, że obrady sesji są prawomocne. I może następnie każdy z Państwa dostał plan porządek obrad, ale ja oczy tam mogę być za przeciwnie porządek. Punkt jest A, jeszcze zdewarkowałem się. Przede wszystkim chciałem przywitać Pana Wójta, Pana Sekretarza i Radnego Powiatowego Pana Romana, Pana Mecenasa Mariusza Monika, no i wszystkich kierowników poszczególnych jednostek, bo mamy dzisiaj wszystkich na sesji. Także bardzo serdecznie witam. Witam serdecznie Pana Kierownika Posterunku Policji w Potoku Górnym, Pana Pawła Strzęciewika. Jest z nami też Pan Kierownik Banku Spółdzielczego, tutaj akurat Potoka Górnego, Pan Piotr Czekiewda, bardzo serdecznie witam. Pana Dyrektora oczywiście też z boku. No i przede wszystkim wszystkich radnych, którzy są obecni dzisiaj i wszystkich sołtysów, którzy są obecni. Bardzo serdecznie witam. No i proszę Państwa, porządek obrad na dzisiejszy dzień jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, dyskusja nad raportem o stanie gminy Potok Górny za 2021 rok. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Potok Górny za 2021 rok. Punkt piąty, sprawozdanie wójta gminy wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Punkt szósty, sprawozdanie finansowe gminy Potok Górny za 2021 rok. Punkt siódmy, sprawozdanie o stanie mienia gminy Potok Górny. Punkt ósmy, przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej. Punkt dziewiąty, odczytanie uchwały o sprawach. I podpunkt A, to opinia sprawozdania o wykonaniu budżetu. Podpunkt B, zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy z wykonania budżetu za 2021 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnego ośrodka kultury w Potoku Górnym za 2021 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2022 rok. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Potok Górny. Punkt 15. Porządkowe podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41/267/2022 Rady Gminy Potok Górny dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad wypędzonymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Górny w 2022 roku. Punkt 16. Informacja wójta gminy o pracy między sesjami. Punkt 17. Sprawy różne. I punkt 18. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi lub chce wnieść to do porządku obrad, to bardzo proszę. Nie ma nikogo, nic nie, wszystko jest jasne. W takim razie bardzo proszę, przystępujemy do głosowania na porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęcie porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. A kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci porządku obrad. Dyskusja nad raportem o stanie gminy Potok Górny za 2021 rok. Tutaj, proszę Państwa, było posiedzenie wszystkich komisji 25 maja. Tematyką komisji, poszczególne komisje się zajmowały. Także dostaliście też to sprawozdanie na piśmie. Także jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi, pytania, to bardzo proszę. Nie ma żadnych pytań odnośnie raportu. W takim razie przystępujemy do punktu czwartego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy
Komisji Ochotnej Górny za 2021 rok. I ktoś z Państwa tutaj chce zabrać głos? Nie ma, w takim razie proszę Pana Łukasza o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 43 przez 275 przez 2022 Rady Gminy Poto Górny z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Poto Górny za 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy udziela się wójtowi gminy Poto Górny wotum zaufania z działalności w 2021 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały udziela się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 43 łamane przez 275 łamane przez 2022 Rady Gminy Poto Górny dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Poto Górny za 2021 rok. Proszę Państwa, kto jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu, proszę o oddanie głosu. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Jednakże uchwała nr 43 łamane przez 275 łamane przez 2021 została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Sprawozdania Państwo dostaliście wyprzedzenie na piśmie. Też było zajmowane się to na poszczególnych komisjach. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytania, uwagi, to bardzo proszę. Nie widzę nikogo. W takim razie uważam, że punkt 5 jest już załatwiony. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie finansowe gminy Poto Górny za 2021 rok. Tutaj też Państwo dostaliście wszystko w formie papierowej wcześniej. Był czas po zapoznać się z tym, był czas przedyskutować na komisjach, bo były wszystkie komisje. Ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania lub uwagi, to bardzo proszę. Nie ma. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 7. Sprawozdanie o stanie mienia gminy Poto Górny. I podobna sytuacja. Wszyscy mieliście to napisane tak samo. Temat był podejmowany na komisjach 25, bo wszystkie komisje odbywały tego bardzo proszę. Ktoś ma jakieś pytania, to proszę bardzo. Uwagi nie ma. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 8. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej. I tutaj bym może prosił Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie tej uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poto Górny z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Poto Górny za 2021 rok. Na podstawie artykułu 18a ustawy o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559, z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Poto Górny pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za rok 2021 i występuje do Rady Gminy o udzielenie budżetu gminy absolutorium za 2021 rok.
Komisja w składzie. Mamy teraz na przewodniczący. Budzion Mirosław, zastępca przewodniczącego. Śniosek Czesława, sekretarz. Stępnowska Sylwia, członek. Knap Andrzej, członek. Na posiedzeniu rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, z łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. Z łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. Z łącznej informacji dodatkowej. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Po rozpatrzeniu sprawozdań Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu gminy i wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Podolkówka za 2021. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za odczytanie. I teraz bym prosił, przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Czytanie uchwały o sprawach. A. Zaopiniowania żądania wykonania budżetu i B. Zaopiniowania wniosku o komisję rewizyjną. I tutaj bym bardzo prosił panią Kasię o odczytanie tych uchwał. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Podogórny. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 ze zmianami, po rozpoznaniu przedłożonego przez wójta gminy Potok Górny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, skład orzekający: Dariusz Kołodziej, przewodniczący, Magdalena Malec, członek, Aneta Siek, członek, uchwala, co następuje. Pozytywnie opiniuje się roczne sprawozdanie wójta gminy Potok Górny z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia z uwagą zawartą w uzasadnieniu. Uzasadnienie. Wójt gminy zgodnie z artykułem 267 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, powołany zarządzeniem nr 1/22 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, został upoważniony do wykonywania przypisanych Izbie przez artykuł 13 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych zadań. Opiniowanie sprawozdań organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z wykonania jej budżetu mieści się również w tym zakresie zadań. Skład orzekający, wydając opinię w oparciu o kryterium legalności, ocenia zgodność z prawem, zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym oraz poprawność formalno-rachunkową. Skład orzekający nie ocenia natomiast celowości czy też gospodarności przy wykonywaniu budżetu. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zasadniczo spełnia wymogi, jakie temu sprawozdaniu stawia artykuł 269 ustawy o finansach publicznych, czyli zawiera informację o dochodach i wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości określone jak w uchwale budżetowej oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich. Nie zawiera natomiast informacji o wszystkich zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego. W sprawozdaniu odniesiono się do wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, do czego zobowiązuje artykuł 6r ustęp 2e ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 888 ze zmianami. Z wykazanych danych wynika, że gmina osiągnęła na koniec 2021 roku nadwyżkę w zakresie finansowania gospodarki odpadami 14 786 zł 53 groszy. A w takiej sytuacji należy mieć na uwadze artykuł 6r ustęp 2c przywołanej wyżej ustawy, który wskazuje dopuszczalne przeznaczenie takiej nadwyżki. Należy zauważyć, że gmina już na koniec 2020 roku posiadała nadwyżkę w zakresie gospodarki odpadami 245 585 zł 25 groszy, którą zaplanowano do wykorzystania w 2021 roku zgodnie z ustawowym przeznaczeniem. Zwiększone o tą wielkość wydatki w roku 2021 zaplanowane na kwotę 705 585 zł 25 groszy zostały wykonane w kwocie 444 703 zł 15 groszy, co oznacza, że nadwyżka nie została wykorzystana. System finansowania gospodarki odpadami co do zasady zakłada samo bilansowanie finansowe działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje wprawdzie możliwość pojawienia się nadwyżki, jednak wskazuje jednocześnie jej przeznaczenie. Brak wykorzystania tej nadwyżki na wskazane w ustawie cele, a dodatkowo wypracowanie nadwyżki w kolejnym roku budżetowym świadczy w ocenie składu orzekającego o konieczności analizy funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami w zakresie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane zawarte w tym sprawozdaniu na ogół korespondują z danymi wykazanymi w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie rozporządzeń ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. W sprawozdaniu opisowym organ wykonawczy przedstawił realizację budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Dochody zostały wykonane w kwocie 29 316 077 zł 67 groszy, co stanowi 100,35% planu. Wydatki wykonano w kwocie 27 739 989 zł i 27 groszy, co stanowi 93,2% planu. Skład orzekający nie stwierdził przekroczeń rocznego planu wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 576 088 zł 40 groszy. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zadłużenia. Zachowana została zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, upoważniająca do wykonania wydatków bieżących co najwyżej do kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedłożona wraz ze sprawozdaniem informacja o stanie mienia zasadniczo spełnia wymogi z artykułu 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Konkluzji należało przyjąć, mając na uwadze ustawowo określony zakres uprawnień ocennych Izby, iż przedłożone sprawozdanie wójta gminy Potok Górny zasługuje na pozytywną ocenę ze wskazaną wyżej uwagą. Do Rady należy natomiast weryfikacja podejmowanych przez organ wykonawczy działań przy realizacji budżetu w aspekcie jej gospodarności i celowości. Z tych względów orzeczono jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium RIO w Lublinie za pośrednictwem tutejszego zespołu w Zamościu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego, pan Dariusz Kołodziej. Kolejna uchwała składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po rozpatrzeniu na posiedzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Potok Górny w przedmiocie absolutorium dla wójta gminy Potok Górny z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok skład orzekający Aneta Siek przewodnicząca, Magdalena Malec członek, Jolanta Irobi członek uchwala co następuje. Pozytywnie opiniuje się wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Potok Górny w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie powołany zarządzeniem nr 6/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w oparciu o powołane na wstępie przepisy prawa został upoważniony do opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego z tytułu wykonania budżetu. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym wprowadzając do sfery ustrojowej gminy obligatoryjność powołania Komisji Rewizyjnej przewidziały dla niej istotne zadania. To właśnie ta komisja została ustawowo upoważniona do oceny wykonania budżetu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i tylko ona przedkłada Radzie Gminy stosowny wniosek w przedmiocie absolutorium. Oceny Komisji Rewizyjnej będące przesłanką sformułowania przez nią końcowego wniosku nie podlegają kwestionowaniu przez skład orzekający Izby, jeżeli podstawą tych ocen są zdarzenia i fakty związane ściśle z wykonywaniem przez organ wykonawczy budżetu gminy. Z dokumentów przekazanych do Izby wynika, że Komisja Rewizyjna zapoznała się między innymi z następującymi dokumentami. Ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu, opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła wyżej wymienione dokumenty i odniosła się do realizacji planowanych uchwałą budżetową dochodów i wydatków. W oparciu o przeanalizowane materiały pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2021 rok. W związku z powyższym komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Z uwagi na fakt, iż wniosek został oparty na kryteriach związanych bezpośrednio z wykonywaniem budżetu, zasługuje on na pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zespół w Zamościu. Z tych względów orzeczono w sentencji. O niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium RIO w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisana przewodnicząca składu orzekającego pani Aneta Siek. Dziękuję bardzo Pani Kasi za opisanie uchwały. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 10 porządku obrad. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy z wykonania budżetu za 2021 rok. Tutaj Państwo do tego punktu porządku obrad dostaliście też jeszcze w formie pisemnej takie załącznik wyjaśniający ten punkt porządku obrad, ale też było, zauważyliście się Państwo na posiedzenia komisji poszczególnych. Także, ale jeżeli ktoś ma Państwa jakieś pytania, to bardzo proszę, lub uwagi. Nie widzę żadnych pytań, uwag. W takim razie przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Bardzo proszę. Projekt uchwały nr 43/276/2022 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem wójta gminy wykonania budżetu na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 559 z dłuższymi zmianami i artykuł 270 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 305 z dłuższymi zmianami, uchwala się, co następuje. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. I proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 43/276/2022 Rady Gminy Podtopórny dnia 31 maja 2022 roku w sprawie otoczenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy wykonania budżetu za 2021 rok. I proszę bardzo, kto z Państwa jest za, przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddanie głosu. Uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 43/276/2022 została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przewodniczącym wójtowi gminy tytułu wykonania budżetu gminy na 2021 rok. Ktoś z Państwa chce tutaj zabrać głos przy tym punkcie porządku obrad? Nie widzę, w takim razie proszę o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 43/277/2002 Rady Gminy Podtopórny dnia 31 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 z dłuższymi zmianami i artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z dłuższymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy udziela się absolutorium wójtowi gminy Podtopórny z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 43/277/2022 Rady Gminy Podtopórny dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. I proszę Państwa, kto jest za, przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, bardzo proszę o oddanie głosu.
Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Jedna, że uchwała nr 43 łamane przez 277 łamane przez 2022 Rady Gminy Potok Górny dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia przebytowi wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie. Panie wójcie, gratuluję. Bardzo proszę, panie wójcie, może pan zabrać. Przewodniczący, szanowna Wysoka Rado, panie radny, panie mecenasie, panie kierowniku posterunku, panie kierowniku banku, kierownicy jednostek organizacyjnych, panie i panowie sołtysi, szanowni państwo. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować szanownej Wysokiej Radzie za udzielenie mi wotum zaufania, za udzielenie absolutorium. Szanowni państwo, to jest wielkie osiągnięcie dla mnie, dla państwa również, dla radnych, dla sołtysów, dla mieszkańców. Rok 2021 nie był łatwym rokiem dla naszej ojczyzny, ale również dla gminy Potok Górny. A mimo to udało się zrealizować wiele. Z jednej strony pandemia, jakieś zawirowanie na rynkach, ale z drugiej strony jednak gro pozyskanych środków, gro inwestycji. Przypomnę tylko, że blisko 6 milionów złotych fizycznie przeznaczyliśmy, 6 milionów środków pozyskanych przeznaczyliśmy na inwestycje w tamtym roku, a otrzymaliśmy też 13 milionów złotych z Nowego Polskiego Ładu. My w tym momencie te inwestycje realizujemy. Niebawem one będą zakończone. Przypomnę tylko, jedna inwestycja wodno-kanalizacyjna, a druga inwestycja drogowa. Szanowni państwo, to widać gołym okiem. Gmina Potok Górny zyskała, gmina Potok Górny zyskuje i myślę, że gmina Potok Górny będzie zyskiwać przy mądrym, rozważnym zarządzaniu, przy współdziałaniu, przy zgodzie. To może tylko zaprocentować. Ja tutaj nie chciałem zabierać dzisiaj głosu. Mówię, to było praktycznie zawarte i w sprawozdaniu, i w raporcie. Mieliśmy też komisję Rady Gminy, ale specjalnie nie chciałem głosu zabierać, żeby tutaj powiedzmy niczego nie sugerować. Przypomnę tylko, że wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego naboru z Nowego Polskiego Ładu. Gmina Potok Górny złożyła dwa wnioski. Jeden wniosek na budowę sali sportowej dowiskowej w Potoku Górnym i drugi wniosek na budowę kanalizacji w Lipinach Dolnych Jasieni Budy, w Lipinach Górnych Borowinie i w Lipinach Dolnych Kolonii. Oba te dwa wnioski zostały pozytywnie zaakceptowane. Otrzymaliśmy blisko 11 milionów złotych na te inwestycje. Przypomnę tylko, że mamy dokumentację na te dwie inwestycje, podobnie jak wcześniej mieliśmy i będziemy przystępować do procedury przetargowej. Oby tylko te przetargi poszły w miarę dobrze, bo widzimy wszyscy, co teraz się dzieje na rynku i budowlanym, prawda, i też innym. No bądźmy dobrej myśli, mamy konkretne środki, mamy dokumentację. I myślę, jeżeli udało się to zrobić, to naprawdę gmina Potok Górny zyskałaby bardzo wiele. Cieszmy się z tego, bo to po prostu będzie służyć wszystkim, będzie służyło naszym mieszkańcom. My nie tak dawno mieliśmy taki mały odbiór połączony z mszą świętą tutaj w Potoku Górnym. Odbiór tej drogi przy budynku Urzędu Gminy, od budynku Urzędu Gminy w kierunku kościoła. Przypomnę tylko, że długość drogi to 2780 metrów, jeden parking przy gminie, jeden przy kościele. I tak fajnie powiedział ksiądz proboszcz Piotr Sowczuk, że dobrze jest, jak budowane drogi, czy wszystkie drogi prowadzą do kościoła. Ta rzeczywiście prowadzi fizycznie do kościoła, ale prowadzi też mentalnie do kościoła, do takiego kościoła przez duże K. Także wydaje mi się,
dobre posunięcie, w dobrym czasie też te przetargi były rozstrzygane. Teraz widzimy wszystko, jak to cenowo idzie i niech ta droga służy, niech pomaga. A jak Bóg pozwoli, to myślę, że w przyszłym roku też zechcemy tę inwestycję powiatową też zrealizować przez Potok Górny. A w tym momencie ta miejscowość jest odciążona, ten ruch. Tak obserwuję z okna, dużo samochodów przyjeżdża i dobrze, bo jest to duży strud, a też bezpieczeństwo jakieś dla mieszkańców Potoka Górnego, bo ten ruch jest trochę odciążony. Szanowni Państwo, także jeszcze raz serdecznie dziękuję. To jest nasz wielki sukces, nas tu wszystkich zebranych, mieszkańców, sołtysów, wszystkich nas. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Punkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Potoku Górnym za 2021 rok. I tutaj dostaliście Państwo też na piśmie objaśnienia odnośnie tego sprawozdania. Ale jak tu tam jest też pan dyrektor, także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jakieś uwagi, to bardzo proszę o zabranie głosu. Nie ma, to w takim razie przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Projekt uchwały nr 43/278/2022 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dzień ustaw 2022 roku, pozycja 59 z 23 dniami oraz artykuł 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 17, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za rok 2021 składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 rok, rachunku zysków i strat za 2021 rok, wystawienia zmian funduszu za 2021 rok i informacji dodatkowej, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. I proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 43/278/2022 Rady Gminy Potok Górny dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2021 rok. I bardzo proszę o oddanie głosu. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu. Zagłosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 43/278/2022 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2022 rok. Tutaj Państwo dostaliście projekt uchwały i załącznikami, ale żeby jeszcze było może wszystko bardziej jasne i czytelne, bardzo proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu i może tak sobie wyjaśnienie, na czym te zmiany polegają. Więc do tych materiałów, które zostały przekazane, doszło jeszcze kilka zmian takich, że tak powiem, z ostatniej chwili. Na przykład otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że została zwiększona kwota subwencji oświatowej na 2022 rok o kwotę 140 300 zł. Także teraz łączna kwota tej subwencji, którą otrzymamy, wynosi 4 616
150 zł. Zostały też wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, mianowicie demontaż masztów lokalnej szerokopasmowej sieci internetowej gminy Potok Górny z kwotą zabezpieczenia 50 tysięcy. Jest to rozdział 720-95, paragraf 60-50. Została zmieniona nazwa zadania inwestycyjnego, które do tej pory to była budowa drogi gminnej na działkach numer 2008-46-90 w Lipinach Dolnych. Natomiast teraz otrzymuje nową nazwę, zadanie utwardzenie działek numer 2008-46-90 w Lipinach Dolnych. Natomiast kwota na to zadanie inwestycyjne pozostaje bez zmian i jest to 50 tysięcy złotych. Również zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 8 tysięcy. Jest to decyzja wojewody lubelskiego na dofinansowanie projektu pod biało-czerwoną na zakup masztów i flag oraz na ich instalację na terenie gmin województwa lubelskiego. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono zmianę na zadanie zakup działek o numerze 4690-2008 z przeznaczeniem na połączenie dróg w miejscowości Lipiny Dolne. Zostają zmniejszone te środki o 40 tysięcy do kwoty 45 tysięcy. Nowe zadanie inwestycyjne właśnie pod biało-czerwoną z udziałem środków majątkowych w wysokości 8 tysięcy. Zostaje wprowadzone w rozdziale 750-95, paragraf 60-50. Z takich jeszcze większych zmian, jeszcze zostają zabezpieczone środki na remont kanału odprowadzającego wodę ze zbiornika małej retencji w Lipinach Dolnych. Jest to kwota 60 tysięcy, rozdział 9001 i paragraf 42-70. Również wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 70 tysięcy w rozdziale 750-23, paragraf 41-70, wynagrodzenia bezosobowe w urzędach gmin. W sumie to takie, z takich większych zmian to. Ktoś z Państwa ma jakieś tam pytania do uwagi czy Pani Skarbnik, to bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Pani Skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 43 łamane przez 279 łamane przez 2022 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 literka D literka I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559, tekst jednolity i artykuł 212 ust. 2, artykuł 258 ust. 1 punkt 1 i 2, artykuł 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. W uchwale nr 38 łamane przez 254 łamane przez 2021 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany. Ustalone w paragrafie pierwszym dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37 925 205 zł i 10 groszy zwiększa się o kwotę 148 364 zł, to jest do kwoty w wysokości 38 073 569 zł i 10 groszy. Z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 21 890 627 złotych i 95 groszy zwiększa się o kwotę 140 364 zł, to jest do kwoty 22 030 991 zł i 95 groszy.
oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 16 milionów 34 577 zł i 15 groszy zwiększa się o kwotę 8 tysięcy, to jest do kwoty 16 milionów 42 577 zł i 15 groszy. W tym punkt pierwszy. Dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 4 831 460 zł i 27 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustalone w paragrafie drugim wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 42 957 080 zł i 13 groszy zwiększa się o kwotę 148 364 zł, to jest do kwoty w wysokości 43 105 444 zł i 13 groszy. Z tego wydatki bieżące ustalone na kwotę 20 525 187 zł i 29 groszy zwiększa się o kwotę 130 364 zł. To jest do kwoty 20 655 551 zł i 29 groszy. Oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 22 431 892 zł i 84 groszy zwiększa się o kwotę 18 tysięcy. To jest do kwoty 22 449 892 zł i 84 groszy. W tym punkt pierwszy wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się do kwoty 4 831 460 zł i 27 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Ustalone w paragrafie 6 wydatki na zadania inwestycyjne gminy otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani Skarbnik za pytanie projektu uchwały. I proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 43 łamane przez 279 łamane przez 2022 Rady Gminy Potok Górny dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w życiu gminy na 2022 rok. I proszę bardzo, kto jest państwa za, przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddanie głosu. Bardzo za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 43 łamane przez 279 łamane przez 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Potok Górny. Ktoś ma z państwa jakieś pytania odnośnie tego punktu? Jest z nami pani kierownik oświaty, także jeżeli trzeba, to służy pomocą, odpowie. Nie ma, wszystko jasne. W takim razie przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała nr 43 przez 280 przez 2022 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych i pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionymi w szkołach prowadzonych przez gminę Potok Górny.
Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 559 oraz artykuł 42 ustęp 7 punkt 3 litera C i artykuł 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Dziennik Ustaw 2021 roku pozycja 1732 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Otwock Górny w liczbie 25 godzin. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Otwock Górny. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. I proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 43/280/2022 Rady Gminy Otwock Górny dnia 31 maja 2022 roku. W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Otwock Górny. I bardzo proszę, kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu, proszę o oddanie głosu. Przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 43/280/2022 została przyjęta jednogłośnie. I kolejny punkt porządku obrad, punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41/267/2022 Rady Gminy Otwock Górny dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otwock Górny 2022 roku. Proszę Państwa, tutaj chodzi kwota, na to zadanie zostaje to sama, także tylko chodzi o wyszczególnienie, gdzie, co, na co, konkretnie z tego. Także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tego punktu porządku, obrad Mariusz, proszę bardzo. Ja pytanie zadawałem wcześniej, parę miesięcy temu na sesji, żebyśmy dostali informację w ogóle, jeśli zwierzę zostało odłowionych, czy tam sterylizowanych. Tak naprawdę 20 tysięcy, a nie mamy żadnych statystyk, czy w ogóle jakieś zwierzęta są łapane i ile, jakich ilości sztuk. Ja już wcześniej pytałem. I może teraz ktoś wie, jak odpowiedź, czy ktoś nie wie na ten temat. Ile tych psów zostało wyłapanych, czy kotów? Dobrze, może... Czy te pieniądze są celowo, no, wykorzystane do celu, czy w ogóle takie zwierzęta są wyłapane? Okej, dziękuję. Nie wiem, i może nam teraz powiedzieć. No, może pan sekretarz na bieżąco powie panu Mariuszowi, a później pani Grzesia. Bardzo proszę pan. W ubiegłym roku z terenu gminy Otwock Górny zostało dołowionych 9 bezdomnych psów, z tego 7 zostało oddane do adopcji, a 2 nadal przebywa w schronisku. Okej. Dziękuję bardzo. Pani Czesia. Ja chciałam zapytać, do kogo zgłaszać, jeżeli są takie. Bo problem ma jedna mieszkanka przygnięcia właśnie składane. Jest to pani. A to kto? Nie, za dużo. Za dużo. Nie, do pani pytania zgoda się bardzo. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że gdybyśmy tak puścili na żywioł te wieski i te kotki, to by 50 tysięcy było za mało w budżecie gminy, ponieważ no, jeżeli ktoś ma, załóżmy, takiego starego czy chorego
psa, no to zwłaszcza nam, że bezdomny, my to staramy się, i zresztą lekarz weterynarii nas uczula na to, że takie sytuacje się zdarzają. Podobne sytuacje zdarzają się, jeżeli chodzi o kotki. No ja osobiście w domu mamy tam kotkę, do sterylizacji oddaliśmy to 100 zł zapłacone i tyle. A tak gdy dopuścimy na żywioł, to dotyczy ta ustawa, ta uchwała Rady Gminy dotyczy bezdomnych psów i bezdomnych kotów. I tutaj staramy się po prostu no, pewne takie restrykcje wprowadzać, nie iść tak łatwo na rękę. Zresztą mieliśmy taki przypadek, gdzie no, nie do końca sprawdziliśmy, że rzeczywiście jest to bezdomny pies. Tam chodziło o taką suczkę ze szczeniakiem. Ktoś, było dwa zgłoszenia. Może nie do końca żeśmy przypilnowali tą sprawę. No i pracownicy tego gabinetu weterynaryjnego dokonali odłowienia tego psa. Za jakiś tydzień czasu, czy za dwa, zgłasza się właścicielka, że po prostu gdzieś jej zaginął pies. A ten pies już się znalazł w schronisku. Tam lekarz dokonał sterylizacji. Skarga do powiatowego, do wojewódzkiego lekarza weterynarii na Podkarpaciu i są problemy, także to nie jest taka sprawa no i przyjemna i to nie możemy tego puścić tak na żywioł, bo naprawdę ludzie naciągają. Także z tymi kotkami to podobnie, jeżeli ktoś ma, są przypadki, że te koty gdzieś tam się wałęsają, czy tych kotów jest za dużo, ale nie możemy tego puścić tak na żywioł, no bo no, tych pieniędzy będzie za mało. Proszę? Kota nie tego nie. To by nie było takiej potrzeby, nie? Bo to dokonujemy takiego zgubienia, bo pewnie na protezję też są zgłoszenia, że bezpieczeństwo dzieci jest zagrożone, czy mieszkańców. To w takich latach interweniujemy, czy w przypadkach, gdy załóżmy takie zwierzę, na dzikie zwierzę zostało dochodzone przez samochód, to tutaj też mamy umowę z samą z gabinetem weterynaryjnym, gdzie właśnie te zadania są określone, że taka cała drogowa pomoc dla tych zwierząt też jest tam zapewniona. Także no, jeżeli tutaj Państwo tak uważacie, no to trzeba by było te środki zwiększyć. Dobra, dziękuję bardzo. W takim razie zawsze w pewnym czasie chcę zabierać głos. Ja tylko się odniosę do tego, co pan sekretarz powiedział, ponieważ chyba wie pan, o kogo chodzi, bo prawdopodobnie ta osoba była tutaj u pana. I wczoraj akurat żeśmy w świetlicy się spotkali i mówiła, że podrzucają ludzie właśnie tam na krzyżówce, jak się na cmentarz skręca i ani kurcząt mówi nie może utrzymać, ani wypuścić w ogóle takich, prawda, małych kurcząt, mówi duże kury sobie kupuje, bo żadne kurczątko się nie uchowa, bo koty głodne, chociaż mówi dokarmia jak może, jak jakaś kotka, która teraz mówi chyba wyprowadzi pocięta. Jedna ucieka, inne dadzą się przyłasić, także mówi tych kotów chyba z 10. Wie pan o kogo chodzi? Dalej to proszę tak bliskami nie operować. To może później. Zorganizuje nas RODO i zrobić. Proszę bardzo, przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała nr 43 przez 2021 przez 2022 Rady Gminy Podogórne z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały nr 41 przez 267 przez 2022 Rady Gminy Podogórne z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Podogórnych w 2022 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 roku o ochronie zwierząt, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 572 z późniejszymi zmianami, po zasięgnięciu opinii wydarzonego lekarza weterynarii w Biłgoraju oraz dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Podogórnych uchwala się, co następuje, paragraf pierwszy. W załączniku do wyżej wymienionej uchwały paragraf 14 otrzymuje brzmienie.
No ale relacji zadań wskazany programie gminy Potok Górny wyznacza się budżet środków w kwocie 20 tysięcy złotych. Podpunkt pierwszy. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 9 tysięcy złotych. Podpunkt drugi. Zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi, tym ich dokarmianie 800 zł. Podpunkt trzeci. Odwołanie zwierząt bezdomnych 6 tysięcy złotych. Podpunkt czwarty. Obligatoryjna sterylizacja albo testacja zwierząt w schronisku 2200 zł. Podpunkt piąty. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 100 zł. Podpunkt szósty. Usypianie ślepych miodów 100 zł. Podpunkt siódmy. Wskazanie do gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 100 zł. Podpunkt ósmy. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 1700 zł. Paragraf drugi. Uchwała podległa ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. I proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 43/281/2022 Rady Gminy Potok Górny dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 41/267/2022 Rady Gminy Potok Górny dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Górny w 2022 roku. I proszę Państwa, kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu, proszę o oddanie głosu. Bardzo za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 43/281/2022 Rady Gminy Potok Górny została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 16. Informacja wójta gminy o pracy między sesjami. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Nie chciałem tego mówić przy absolutorium, ale z tego miejsca w imieniu własnym i w imieniu Rady Gminy Potok Górny, wszystkich mieszkańców chciałem serdecznie podziękować całemu rządowi na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim i panem wicepremierem Jackiem Sasinem za przyznanie środków z Nowego Polskiego Ładu. Mówię to już po raz kolejny. Te środki pierwsze były w roku ubiegłym. Te są teraz, jak wcześniej powiedziałem, blisko 11 milionów złotych, prawie 10 milionów na salę gimnastyczną i prawie milion na inwestycję wodno-organizacyjną. I Szanowni Państwo, to jest naprawdę wielkie, znaczące i bardzo ważne wsparcie, szczególnie dla takich samorządów jak nasz. Praktycznie wszystkie samorządy uzyskują jakieś wsparcie. Jest to dobry program, ale jeśli chodzi o nas, to naprawdę jest on dla nas, można powiedzieć, zbawienny, bo mieliśmy wcześniej zadłużenie, teraz tego zadłużenia nie mamy. Pewnie ono się tam jakieś pojawi, bo i na ten wkład własny będzie trzeba w dobie naprawdę wielu inwestycji. Bo robimy bardzo dużo i z tego miejsca też chciałem podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie, za wsparcie też szczególnie. Tutaj te słowa podziękowania kieruję na ręce pani skarbnik Eweli Ćwikła, bo naprawdę jest masę pracy, masę zaangażowania, masę bólu głowy też pani skarbnik, ale no jeżeli jest dużo inwestycji, to jest też masę pracy, masę rozliczeń, też pisania dużo wniosków, przetargów i tym podobnie. Tak to działa, Szanowni Państwo, ale cieszmy się z tego,
bo naprawdę w gminie Podogórny dzieje się bardzo wiele. To widać i to jest nasz wspólny sukces. To też jest budujące dla mnie, że dzisiaj na tym absolutorium Państwo podjęli praktycznie jednomyślnie tę uchwałę. To też jest dla mnie jakaś wskazówka, że idziemy w dobrym kierunku. I Szanowni Państwo, tutaj nie może być polityki. My musimy pracować społecznie, bo to, co robimy, robimy dla mieszkańców. I tej drogi, tych parkingów, czy chodników, czy kanalizacji, czy sali, jeżeli one powstaną, nikt nam tego już nie zabierze. Tych pozyskanych środków też nam nikt nie zabierze. To już będzie. Wykorzystajmy wspólnie ten czas, prawda? Pracujmy razem dla dobra gminy. Szanowni Państwo, tak jeszcze uzupełnię tą wypowiedź. No, cały czas inwestycje trwają. Odebraliśmy tą drogę w Potoku Górnym, już wcześniej o niej mówiłem. Trwa budowa drogi Lipiny Dolne, Lewki, Jedlinki. Dzisiaj mieliśmy spotkanie akurat tutaj z wykonawcą tej drogi. Zapadły pewne ustalenia, bo tutaj też pan prezes powiedział, że gdzieś myślę, że we wrześniu inwestycja powinna być zakończona, bo ta wcześniejsza inwestycja wodno-kanalizacyjna też zładł. Prace są już na ukończeniu. Z tego co wiem, montowane są wodomierze ze zdalnym odczytem. Wymieniane są hydranty, zasuwy, modernizowane przepompownie ścieków, także pewnie latem ta inwestycja będzie już oddana. I już w całej gminie będziemy się cieszyć gruntownie siecią zmodernizowaną, nowe hydranty, zasuwy, wodomierze ze zdalnym odczytem, zarówno główne, jak i podliczniki, też zmodernizowane oczyszczalnie ścieków. Jak pan kierownik tutaj zadbał o to wszystko pracownikami, to myślę, że na lata to będzie służyło i straż też nie będzie miała problemu, z którego hydrantu ma korzystać, który działa. Będą wszystkie działać, będą nowe, tylko trzeba będzie o to jakoś po prostu zadbać. 9 czerwca mam otwarcie ofert na drogę Lipiny Dolne. Tutaj ten gościniec, końcowa część. Firma ma niedługo wejść już fizycznie na budowę, jeśli chodzi o drogę Lipiny Dolne, Jasieni Budy. I właśnie przy tej drodze, bo buduje się tam wielu mieszkańców, tam jest piękny teren, Szanowni Państwo. I to jest też jakiś klucz do sukcesu, nawet szkolnego, powiem tak, bo jak będą mieszkańcy, będą młode osoby, będą też dzieci, będą uczniowie, będą też szkoły. Koło się, Szanowni Państwo, zamyka. W tamtym roku tam wykonaliśmy sieć wodociągową, w tym roku wykonamy drogę z częściowym oświetleniem, wykonamy też teraz tą sieć kanalizacyjną. Praktycznie będzie całe uzbrojenie. I zechcemy połączyć tymi dwoma drogami też akurat ten teren. Myślimy cały czas o tym terenie pod kątem inwestycyjnym. My to w planie zagospodarowania przekształcamy. Próbujemy coś robić jeszcze, żeby opuścić to ostatnie miejsce w kraju, jeśli chodzi o dochody gmin. Zobaczymy. W gminie Podogórny wcale tak źle się nie żyje, rozmawiam z mieszkańcami. To idzie to w całkiem dobrym kierunku i myślę, że będzie coraz lepiej. Także jeszcze raz dziękuję tutaj za tą dobrą współpracę. Pracujmy razem na dobre gminie, wspierajmy się. Też proszę Państwa sołtysów, Pani i Panów sołtysów o jakieś informacje z terenu, Państwa radnych też, bo mówię, nie zawsze wszystko widać, nie zawsze na czas wszystko widać, a jak taki sygnał będzie, to mówię, wspólnie możemy tutaj wiele jakichś spraw rozwiązać, czy nawet wiele też inwestycji pociągnąć do przodu. Też tak tutaj wspomnę, bo przychodzą do mieszkańcy, spotykam się też, rozmawiają, dzwonią. Jest tutaj duża aprobata, żeby wykonać tą drogę od środka zdrowia SKR-u, prostowatę tutaj do tej drogi nowo wykonanej. Szanowni Państwo, jestem całkiem za, planowaliśmy tą drogę też, żeby równolegle ten projekt wykonać. No niestety nie udało się projektu rozszerzyć. Jak najbardziej będziemy o tym myśleć. To byłoby takie połączenie tutaj w kierunku Biszczy też, skrót jakiś.
Także jak najbardziej, ale mówię, priorytetem jest teraz budowa parkingu i drogi koło Świętej Barbary do Dąbrówki przy cmentarzu Potoku Górnym. Także będziemy wykonywać dokumentację i to jest priorytet taki, bo też chcemy troszeczkę pewnych udogodnień dla mieszkańców, szczególnie w dniu 1 listopada, jak również w czasie mszy świętych przy ustami na cmentarzu. Także zechcemy też ogłaszać przetarg na odbiór odpadów. Szanowni Państwo, tak jeszcze może jedno zdanie odnośnie tutaj tej kwestii, tam w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i tutaj spraw związanych z odpadami. Tak, Szanowni Państwo, najlepiej jest tak, jak te odpady się bilansują, wychodzą na zero. Ale dla gminy jest lepiej, jak one wychodzą na plus niż na minus. Gdybym nie unieważniał przetargów tam w roku, pewnie tematu by nie było, kwota byłaby znikoma. Unieważniłem, bo uznałem, że gminy nie stać na to, żeby potem mieszkańcy musieli płacić więcej. Mamy jedne z najtańszych śmieci w powiecie, odbiór ich, jeżeli nie najtańsze. Też niedługo będziemy odbierać odpady lotnicze, folie, sznurki, folie po golotach też. To też będzie wszystko za darmo, mieszkańcy nie będą nic płacić. Zobaczymy, jak pójdzie przetarg, bo z tego co wiem, przetargi idą wysoko z uwagi na cenę paliwa, z uwagi też na koszty utylizacji tych odpadów. Także poczekajmy, mamy jakiś bufor. Zawsze możemy te pieniądze tutaj zaangażować, tak aby mieszkańcom nie podnosić tych stawek. Z tego co wiem, firma się wywiązuje bardzo dobrze ze swojej roli, która odbiera odpady. Mieszkańcy są zadowoleni. Też te opłaty uważam, że są tutaj dla mieszkańców bardzo dobre, korzystne i oby tak dalej. A gdyby jednak ten przetarg poszedł wyżej, to pewnie pójdzie wyżej. Matematyka tak mówi, że raczej pójdzie wyżej i obecna sytuacja, to mamy też po prostu jakieś środki, żeby je tutaj wprowadzić w obieg i jednak te stawki pozostawić na tym samym poziomie. Szanowni Państwo, ja serdecznie dziękuję. Jeżeli jakieś pytania byłyby, to służę pomocą, bo wiem, że są panowie kierownicy jeszcze, też czekali długo. Także bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 17 porządku obrad. Sprawy różne. No i tutaj mamy pana kierownika posterunku policji, który zechce zabrać głos, pana kierownika banku, ale to na kolejny. Może pan kierownik policji. Tak, dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie po mówieniu obecności mojej osobistej. Szanowni Państwo, tak jak w tamtym roku, takie króciutkie zestawienie analizy bezpieczeństwa chciałbym Państwu przedstawić pracę posterunku policji w Potoku Górnym, czym się zajmujemy na co dzień. To i tak jest tylko taki skrawek tych pracy policjantów. Jest nas niewiele, tylu ile jest. Niektórzy by chcieli, żeby u nas więcej, niektórzy by chcieli, żeby u nas mniej, albo w ogóle, żeby nas nie było. Ale to już, tak powiem, zostawiam do indywidualnego rozważenia. Szanowni Państwo, od stycznia 2011 roku, a więc już 11 lat, posterunek policji w Potoku Górnym nie jest, że tak powiem, samodzielnym posterunkiem tylko dla gminy Potok Górny, a również też obsługujemy teren gminy Biszcza, co związane jest z likwidacją tegoż właśnie posterunku. Czy powstanie nowy, tego nie wiadomo, coś się mówi o jakichś nowych posterunkach, powiecie, może za chwilę znowu w Biszczy się pojawi. Tego nie wiem. Posterunek Policji w Potoku Górnym jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład struktury Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju i składa się z 9 etatów. Jest 6 etatów prewencyjnych, w tym 4 etaty policjantów patrolowo-interwencyjnych, 2 dzielnicowych, 1 na gminę Potok, 2 na gminę Biszcza. Dzielnicowym, jakby ktoś nie wiedział, na terenie gminy Potok jest pan młodszy aspirant Jacek Glen. Wszystkie informacje na temat numerów telefonów, adresów mailowych do dzielnicowego możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej, w przypadku, jeżeli byście się chcieli skontaktować z dzielnicowym. Dodatkowo mamy jeszcze 2 stanowiska policjantów biuru kryminalnego, no i 1 stanowisko kierownicze oraz jeszcze mamy 1 etat taki pracownika gospodarczego.
Szanowni Państwo, analizując stan bezpieczeństwa za rok 2021, chciałbym się odnieść do lat jeszcze poprzednich, czyli 2020 i 2019 roku, żeby były jakieś takie punkty odniesienia, czy w których tam materiach nam coś tam, że tak powiem, wzrosło, gdzie nam spadło, co jest ewentualnie tego przyczyną. I tak, na początek tak powiem, takie suche fakty dla Państwa. Ilość przestępstw, postępowania wszczęte w roku 2021 było ich 86, w 2020 było ich 56, także o 30 nam wzrosło. W tym na terenie Potoka Górnego było tych postępowań prowadzonych 37, a więc nie jakoś szczególnie dużo. Szanowni Państwo, to jest liczba przestępstw, tak powiem, zgłoszonych, poinformowanych, gdzie zostaliśmy poinformowani o tych przestępstwach, które też, tak powiem, ujawnione, prawda, na gorącym uczynku. Duża ilość przestępstw jest też, o których my nie wiemy, a wychodzą, że tak powiem, w trakcie, inne jednostki z kraju zwracają się do nas z prośbą, z taką pomocą prawną o przyjęcie zawiadomień od osób, głównie przestępstwa internetowe w dzisiejszych czasach. Jak już jestem przy głosie, to też chciałbym, tak jak i w tamtym roku, no niestety tutaj w tej materii rośnie to bardzo, bardzo szybko i szanowni Państwo, tych przestępstw jest w skali kraju dużo i coraz więcej. Coraz więcej przestępstwa internetowe, oszustwa na kody PLIK, przejmowanie rachunków bankowych, przelewy dziwne, prawda, wybieranie pieniędzy, przelewy na inne konta bankowe, później z tego konta znowu gdzieś dalej. Także pomysłowość przestępców nie zna granic. I obserwujemy takie zjawisko, że przestępczość stricte fizyczna taka przeniosła się niestety do sieci. Sami dajemy ku temu często gęsto też, że tak powiem, przyzwolenie, tak? Bo nie analizujemy pewnych rzeczy. Takich, że tak powiem, przestępstw tutaj na podwórku własnym, tak? Na terenie Potoka. Powiem tak, informacja od znajomego, przyjęcie konta znajomego, informacja do drugiego znajomego czy znajomej. Wygeneruj kod PLIK, przekaż mi, prawda, do wypłaty, bo potrzebuję opinii pieniędzy. Nikt tego nie sprawdza, tak? Bo otrzymuje informację na, no głównie to się za pomocą Facebooka pojawia. Otrzymuje informację tak jakby od swojego znajomego. Nikt nie zadzwoni, nie zapyta po co, na co te pieniądze komuś, tylko generuje ten kod, wysyła i wypłata następuje, czy to, że tak powiem, na terenie jakiegoś tam bankomatu, na terenie Polski, ale również na terenie krajów Europy. Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, tak powiem, pomysłowych przestępców nie zna granic. To jest tak, jak mówiłem i w tamtym roku, i w tym roku też przypominam, Szanowni Państwo, dla Was, dla Waszych bliskich, dla osób starszych właśnie o tych oszustwach, jak już jestem przy tym głosie, przekazujcie to, rozmawiajcie o tym, mówcie o tym, bo tego jest naprawdę, naprawdę sporo, a pomysłowość nie zna granic w dzisiejszych czasach. Ludzie w własnym zakresie, dzwoni do nich jakiś przedstawiciel odnośnie jakiejś akcji Orlenu, spółek Skarbu Państwa. Ludzie, że tak powiem, przejawiają taką chęć szybkiego zysku jakiegoś, tracą po prostu głowę i tracą pieniądze. To nie są już tak małe kwoty. Często, gęsto opiewa to na setki tysięcy złotych nawet na terenie kraju. Także tutaj przestrzegamy. Oszustwa na policjanta, na wnuczka tak zwanego, na brata, na siostrę, na wypadki, że tak powiem, drogowe. I tutaj, że tak powiem, uśpiona jest ta czujność tego obywatela. Chęć pomocy, niesienia szybkiej pomocy komuś powoduje takie uśpienie. A później, że tak powiem, po paru godzinach okazuje się, że tak powiem, czyszczenie konta następuje i to są kwoty, Szanowni Państwo, naprawdę wyglądane. Niektórzy pracują na to kilkanaście, a nawet niektórzy całe życie i tracą te majątki, że tak powiem, wszystkim szybkim tempie. Także o tym, Szanowni Państwo, rozmawiajcie ze swoimi rodzicami, dziadkami, babciami, starszymi osobami. Ogólnie w rodzinie poruszajcie te tematy, bo to jest problem, że tak powiem, bardzo, bardzo poważny. Teraz tak, z tych 86 postępowań 37 dotyczyło gminy Potok Górny, też to oczywiście gmina Biszcza. Ponadto w 2021 roku policjanci jeszcze w Potoku Górnym przeprowadzili łącznie tak zwanych 65 czynności sprawdzających, a więc przed wszczęciem postępowania, dochodzenia lub śledztwa, gdzie po przeprowadzeniu 35 na 65 podjęto decyzję o właśnie wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, 16 na terenie gminy Potok Górny.
I jeżeli chodzi o wykrywalność przestępstw poszczególnych, wyniosła 87,3. Proszę Państwa, to jest taka liczba dosyć satysfakcjonująca, ale tak jak mówię, to jest ilość tylko zgłoszonych przestępstw przeprowadzonych postępowań, a ile jest ciemna liczba, ile tych przestępstw naprawdę zaistniało, ile nie zostało w ogóle zgłoszonych, nie zostanie ujawnionych, to tego nie wiemy. I teraz tak, że tak powiem pokrótce, te 37 postępowań, czego dotyczyły, jakie były prowadzone czynności, to było tak, nieumyślne spowodowanie śmierci, jedna czynność taka była prowadzona, średni lekki uszczerbek na zdrowiu, czyli bójki, pobicia, trzy takie czynności, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, to już mamy cały czas problem, 7 na terenie Potoka Górnego przez cały rok, dużo, niedużo, ile rzeczywistości było, tego tak jak mówię, to jest ciemna liczba przestępstw, które nigdy nie zostały ujawnione, a zostały popełnione. Wypadek komunikacyjny był jeden ze skutkiem śmiertelnym na terenie gminy Potok Górny. Groźb karalny 2. Przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia do określonego schowania 1. Stalking i kradzież tożsamości, to już też właśnie wchodzi tutaj temat przestępczości internetowej. 1 sztuka. Przestępstwo pedofilii, uprawianie, prezentowanie treści mieliśmy jedno zgłoszone, ale że tak powiem po przeprowadzeniu czynności okazało się, że tematyka była, że tak powiem, ze Śląska, a przyjęcie było delikatne tożsamości osoby też na Facebooku i kontakt tej osoby z osobami nieletnimi, małoletnimi, ale tak jak mówię, okazało się, że sprawca jednak nie jest na terenie Potoka, tylko na terenie gminy Potok, tylko całkowicie z innej części kraju. To poszło do prowadzenia dla innej jednostki. Fakt fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami najbliższymi, czyli przemoc w rodzinie. 8 takich postępowań było przeprowadzonych. Niealimentacja, jeżeli chodzi o postępowania, które zostały zakończone aktem oskarżenia. 2 sztuki, kradzież 1, kradzież z włamaniem 1, oszustwo 2, niszczenie i uszkadzanie rzeczy 1, kradzież 6/2, a także, tak powiem, w ostatnim czasie, już nie jest takie nowe, ale jedno z nowszych przestępstw w kanonie kodeksu karnego, cofanie lub inna ingerencja bez wskazania licznika i przebiegu w pojeździe mechanicznym. 2 takie czynności były prowadzone w związku właśnie z zaistnieniem tego typu przestępstwa oraz inne ustawy szczególne 1. Szanowni Państwo, podobnie jak w latach ubiegłych, co jest, tak powiem, bardzo dobrym zjawiskiem, nie odnotowano przestępstw najcięższych w kategorii zabójstw, rozbojów, wymuszeń, rozbójniczych, kradzieży, rozbójniczych czy też zgwałceń. Także to bardzo, bardzo cieszy, że te najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na terenie gminy Potok Górny nie występują. No ale tak jak tutaj przedstawiałem te kategorie przestępstw, wzrosła ilość przestępstw artykułu 207, czyli fizyczne i psychiczne znęcanie się z osobami najbliższymi. To jest 8 sztuk w 2020. Nie odnotowano takich przestępstw, w ogóle nie prowadziliśmy czynności, także o 8 sztuk, a w 2019 było 4. To tyle o przestępstwach, teraz jeszcze o wykroczeniach. Też odniesiemy do lat ubiegłych. I tak, jeżeli chodzi o wykroczenia, to wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, takich wykroczeń było 6, w tym roku 7, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób mienia 7, w tamtym roku 0, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu porządkowi w komunikacji, no tu mamy zawsze tych mandatów i tych wniosków jest najwięcej, w 2021 roku było ich 44, w 2020 43, tam komunikacja niestety ze względu na ilość pojazdów na drogach, użytkowników tych pojazdów niestety przekłada się też na, że tak powiem, tą ilość zdarzeń, no i w związku z tym mandatów i czynności wyjaśniających w związku z tym. Wykroczeń przeciwko osobie nie mieliśmy, to od 3 lat jest, tak powiem, na punkcie zerowym. Przeciwko mieniu 2 sztuki było w 2021, 13 w 2020. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej było 8 w 2024. Przeciwko urządzeniu użytku publicznego 4 w 2021. Inne wykroczenia kodeksowe oraz ustaw szczegółowych 45, a w roku 2028. Także tu też znaczny wzrost. I ustawa o wychowaniu w trzeźwości czy przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tutaj było 9 w
zaledwie w roku 2020, 22 na terenie gminy Potok Górny. I to jest tak, łącznie w 2021 roku w związku z ujawnieniem i zgłoszeniem wykroczeń policjanci posterunku Policji w Potoku Górnym przeprowadzili 320 interwencji. To jest łącznie na dwóch gminach. Na terenie gminy Potok Górny tych interwencji było 149. Były to interwencje domowe, miejsce użyteczności publicznej, a także tereny dróg, parków, teren szeregu do placówek handlowych. Przeprowadzono tak zwane 37 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia łącznie, z czego 23 zaistniało na terenie gminy Potok Górny. Jeżeli chodzi o ilość mandatów, łącznie policjanci w posterunku Policji w Potoku Górnym nałożyli 180 mandatów kredytowanych, z czego 112 aż na terenie gminy Potok Górny. To są mandaty karne nałożone przez policjantów w Potoku Górnym. Tutaj nie doliczam mandatów karnych, których może być drugie tyle, albo nawet więcej, nakładanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, którzy, tak powiem, wspomagają nas tutaj w działaniach i Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, którzy również od czasu do czasu pojawiają się na terenie gminy Potok Górny. Także tak jak mówię, 180 łącznie, 112 na terenie gminy Potok Górny. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, zdarzenie zaistniało na terenie gminy Potok Górny o tyle, o ile rok 2020 przeszliśmy, że tak powiem, suchą stopą przez wypadki drogowe, to tak jak wcześniej mówiłem, rok 2021 na terenie gminy Potok Górny zaistniał ten jeden wypadek, niestety, tak powiem, uczestniczka tego zdarzenia w wyniku odniesionych obrażeń po przewiezieniu do szpitala zmarła. Kolizje drogowe, łącznie odnotowano ich na terenie gminy Potok Górny 13, także niewiele. W 2020 roku mieliśmy ich 9 i powiem tak, o tyle, o ile tych kolizji typowo, tak powiem, z udziałem dwóch pojazdów nie ma za wiele, w ostatnim czasie nieostrożność i stosowanie się do znaków powoduje to, że dużo jest zdarzeń ze zwierzętami leśnymi. Potrącenie, że tak powiem, dzików, saren, wszelakiej maści zwierząt leśnych. Nawet, tak powiem, ostatnio w weekend policjanci tutaj z Leżajska obsługiwali zdarzenie na granicy, tak powiem, zaraz za Nadlikiem, wracając do swojej, że tak powiem, pacierzystej jednostki na terenie zabudowanym, gdzie nie było znaków, też jakaś tam sarna wyskoczyła i też doszło do uszkodzenia radiowozu, także to już tak powiem, zdarza się każdemu. Zdarza się każdemu i niestety nie ma na to mocnych. Jedyne co to ograniczenie prędkości. To jest drogowy. Teraz to, co już wcześniej mówiłem, interwencje łącznie 320 w 2021 roku, w 2020 325 tych interwencji było, natomiast w 2019 488, także mamy spadek tych zgłoszeń. Mnie to bardzo cieszy, czy jest to, że tak powiem, zjawisko o tyle, że społeczeństwo nie ma tych zdarzeń, czy po prostu nie reaguje na pewne rzeczy, tego nie wiem. Tak jak mówię, delikatny spadek jest w stosunku do roku ubiegłego, do roku 2019, że tak powiem, bardzo, bardzo znaczny. Ponadto tak, konwoje do prowadzenia. Takich konwoi do prowadzenia w 2021 roku policjanci w Potoku Górnym wykonali 24 łącznie, z czego z terenu gminy Potok Górny 14. Są to, że tak powiem, konwoje do prowadzenia do zakładów karnych, aresztów śledczych, pomieszczeń dla osób zatrzymanych, pomieszczeń dla osób do wytrzeźwienia oraz placówek służby zdrowia. Szanowni Państwo, tak powiem, podsumowując to wszystko, wyciągając wnioski i analizując dane zawarte w tych powyższych tabelach, zestawieniach, twierdzimy, że gmina Potok Górna na tle innych gmin tutaj w powiecie biłgrajskim jest gminą taką dosyć bezpieczną. Nawet sąsiadująca Piszcza tutaj obok Potoka już jest całkowicie innym, tak powiem, terenem, bardziej nasyconym tu przestępczością i wykroczeniami. No ale to, tak jak mówię, regionowi nie jest równy, więc wygląda to tak, jak wygląda. I teraz tak, w roku 2021, tak jak wcześniej mówiłem, odnotowano delikatny
wzrost zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie, właśnie wypadek ze skutkiem śmiertelnym, gdzie takich zdarzeń w 2020 roku nie mieliśmy w ogóle, zero było, zero w ogóle nawet. I w Piszczy też zero, w Pudoku też zero w 2020. Kolizje drogowe 13 w 2021, natomiast w 2020 9. Teraz tak, jeszcze w 2021 notowano znaczny wzrost przypadków tzw. procedury niebieskiej karty związanej z przemocą w rodzinie. Do 10 takich procedur zostało wszczętych na terenie gminy Potok Górny. W 2020 roku ich nie było wcale. W 2019 też było 10, czyli tak mamy troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, sinusoidę, spadek i wzrost. Czym to jest spowodowane? Też nie wiem, zobaczymy, jak, co nam pokaże rok 2022, ale z tego, co widzę na chwilę obecną, też nie jest zbyt dobrze. Jakie są zadania na przyszłość, Szanowni Państwo? Co byśmy chcieli jeszcze zrobić, żeby było przynajmniej z naszej strony troszeczkę lepiej? Na chwilę obecną chcielibyśmy podnieść efektywność w zakresie dalszym eliminowania oraz ograniczenia wykroczeń przestępstw ruchu drogowych, których mamy dosyć sporo. Tak jak Państwo zauważyli, tych wykroczeń w ruchu drogowym i przestępstw jest dosyć dużo, nawet jak na taką gminę, gdzie jest spokojnie, to cały czas jest ich dosyć dużo. I to by była eliminacja nieczerpień kierujących pojazdami mechanicznymi oraz rowerami. Ilość kierujących rowerami spadła. Spadła chyba, że tak powiem, i to jest spowodowane doedukowaniem się społeczeństwa, bo od stycznia drastycznie wzrosły kary, mandaty za jazdę w stanie nieczyśćwości po użyciu alkoholu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, kiedyś po użyciu alkoholu było 300 zł, w stanie nieczyśćwości 500, dzisiaj po użyciu alkoholu 1500, natomiast w stanie nieczyśćwości 2,5 tysiąca złotych. Także te mandaty dosyć drastycznie wzrosły, więc tutaj być może też i społeczeństwo doedukowało się i tych faktycznych zdarzeń jest, z tego co zauważam, mniej. Także tutaj ta kara finansowa, widmo kary finansowej jest chyba tym czynnikiem, który spowalnia lub eliminuje całkowicie tych ludzi z ruchu. Co jeszcze, Szanowni Państwo? Ograniczenie popełnionych przestępstw przeciwko rodzinie. Też byśmy chcieli to zrobić. Czy się uda? Tutaj działania profilaktyczne bardziej będziemy chcieli wdrażać. A także wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ustawy o ochronie trzeźwości przeciw alkoholizmowi. Chcielibyśmy, że tak powiem, podnieść działania prewencyjne mające na celu zapobieganie niszczeniu tajemnicy mienia, a także działania mające na celu wykrywanie sprawców przestępstw lat ubiegłych, bo takowe są. W 12 przypadkach w 2021 roku, w 12 przestępstwach nie udało się ustalić sprawcy przestępstwa. Z tego 5 takich przestępstw było na terenie gminy Potok Górny podczas prowadzonych czynności. No i co? I cały czas tak to, o czym mówiłem na początku. Rozmowy prewencyjne mają na celu informowanie oraz uświadamianie miejscowemu społeczeństwu zagrożeń przestępstwami popełnianymi za pomocą sieci internet. Bo tak jak mówiłem, jest to przyszłość, ale nie tylko przyszłość edukacji, poznawania świata, ale także i przestępczości, więc tutaj Państwo, tak powiem, uczulam. I proszę przekazywać, mieć rękę na pulsie. Czasami warto zadzwonić do tego posterunku, zapytać, zanim się jakiś tam przelew wykona, jakiś plik, poda się konto, poda się numer IP swojego komputera, żeby ktoś tam zdalnie nie przejął pulpitu i nam nie zrobił roboty. Także proszę się pilnować. Wszystkiego dobrego, życzę, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Widzę, że pracy wam nie ubywa, jak przybywa, także pan jesteście jak najbardziej potrzebni. Przemiał musi być. Proszę państwa, teraz może teraz mam szansę. Chciałbym powiedzieć do tego tematu, właśnie z panem kierownikiem. Ale pan kierownik nie ucieka, jeszcze tu zostanie, będziemy zabierać głos. Tylko jeszcze pan kierownik może przekaże z banku. Pan kierownik Piotrowi za swoje informacje i oni Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czekierda Piotr, jestem kierownikiem oddziału Banku Spółdzielczego w Potoku Górnym. Tak chciałem jeszcze nawiązać do tego, co mówił Pan komendant odnośnie tych przestępstw internetowych. Zauważamy teraz, bo może taki bardziej apel, bo to nie są przestępstwa, że coraz więcej dzieciaków otrzymuje telefony od rodziców. Są tam gry, jest tam sklep Play, jest YouTube, wykupują subskrypcje.
Później po miesiącu czy po dwóch przychodzą rodzice do banku, co się stało z pieniędzmi. No. To dziecko niestety wydało je przez internet. W sposób legalny te pieniądze są nie do zwrotu, a w niektórych przypadkach są to kwoty sięgające kilku tysięcy złotych, także uczulam naprawdę Państwa i do przekazania, bo to nie jest coś, co nas nie dotyczy. To wychodzi później w trakcie, pieniędzy nie ma, no dziecko grało, kupiło jakieś gry i inne rzeczy, abonamenty, no i niestety pieniążki zniknęły, a to wszystko legalnie, bo karta była dodana do telefonu. A tak w drugiej sprawie, dlaczego tutaj jestem. Wystąpiliśmy w tym roku do pana wójta i pana przewodniczącego rady z pismem o przedłużenie umowy najmu naszego lokalu, która kończy się w przyszłym roku. Czym to jest spowodowane? Chcemy przeprowadzić tam remont taki gruntowny. Wymiany wymaga sieć elektryczna, bo jest no, w stanie fatalnym. Mieliśmy już taki nawet mały, drobny pożar, a zaczęło nam się tam gniazdka palić i topić. Chcemy usunąć kraty z okien, chcemy wymienić okna, przeprowadzić taki gruntowny i totalny remont naszej placówki. No żeby to przeprowadzić, musimy mieć umowę najmu co najmniej na okres 15 lat, żeby zrobić to w tym roku, bo tak planujemy, żeby w tym roku to przeprowadzić. Wstępne prace już zaczęliśmy w roku ubiegłym. Zamontowaliśmy tutaj agregat prądotwórczy z systemem UPS, który sam staje, gdy nie ma zasilania. Komputery nie są odłączone. Ten agregat ma zapas mocy, więc może kiedyś gmina będzie chciała z tego urządzenia skorzystać, bo on by zasilił bez problemu gminę. Wymieniliśmy też tutaj sieć internetową, mamy podpięte tutaj światłowody nowe. Wymieniliśmy też system monitoringu i dozoru na nowy, bo ten tutaj był przestarzały. Wyremontowaliśmy też łazienkę w tym roku. No i klimatyzację, mamy tutaj swój serwer zapasowy, także chcemy, żeby ta nasza placówka się tutaj rozwijała, na pewno nie chcemy jej zamykać, ale do tego jest potrzebny remont, tak żeby dostosować to do obecnych standardów, tak jak to wygląda teraz w Tarnogrodzie, może ktoś był, jeżeli nie, to zapraszamy serdecznie, że stanowiska będą multiobsługowe, czyli każda osoba będzie miała swoją kasę, nie będzie 10 kolejek do różnych okienek, tylko każdy klient będzie załatwiany indywidualnie, czy też jeżeli chodzi o kredyty, lokaty, wypłaty gotówki, będzie pomieszczenie do tego, także to, do czego teraz zmierza świat, czyli pełna dyskrecja, bo każdy tego żąda. COVID, w pandemii COVID każdy myślał, że placówki banków i wszystko przeniesie się do internetu. No, okazało się, że nie wszystko można przenieść do internetu. Wiadomo, to po prostu obsługa jak najbardziej, ale jednak kontakt człowieka z człowiekiem jest niezbędny i potrzebny w takich wypadkach, więc ku temu zmierzamy. I tak jak mówię, w chwili obecnej też nas powoli zaczyna gonić czas, tak jak pan wójt wcześniej wspominał, wszystko drożeje. Mieliśmy ofertę na okna, która już tam przepadła, niestety będziemy musieli złożyć kolejną. Kolejna będzie już na pewno kilka tysięcy droższa po prostu ze względu na ceny materiałów. Więc chcemy jak najszybciej zaczynać. Myślimy, że jeżeli uda nam się tą umowę wszystko zawrzeć, tak jak ustaliliśmy, od początku lipca będzie zawarta nowa umowa, to prawdopodobnie w sierpniu, we wrześniu zaczęlibyśmy remont. Ten remont trwałby tutaj około 3-4 miesięcy, to zależy na złożoność pracy, to co tam wystąpi w trakcie, bo wiadomo, to różne rzeczy jeszcze mogą wyjść. Ale na pewno chcielibyśmy go przed zimą zakończyć, wtedy tymczasowo przenieść obsługę może tutaj do jakiegoś innego pomieszczenia, nawet w gminie, gdzie ta obsługa byłaby po prostu taka tymczasowa i bieżąca, wszystkie rzeczy ważniejsze byłyby w Tarnogrodzie. Także później tutaj na wiosnę wrócić z pełnią działania. No chcielibyśmy też tutaj razem z gminą wyremontować też to wejście, które jest z tamtej strony, bo to wejście nie należy tutaj do banku. Bank ma swoją placówkę i ubikację po lewej stronie. No żeby tu już było wszystko, że tak powiem, jak to się mówi, na jedno kopyto, tak kolokwialnie. No bo przy okazji remontu oddziału to już żaden problem położyć tam jakieś płytki, wymienić drzwi, ale mówię, to nam będzie w trakcie i na pewno będziemy tutaj jeszcze się spotykać i rozmawiać. Jak będzie wyglądał gruntowny remont tego oddziału, to też wyjdzie nam w trakcie, bo nie będziemy burzyć ściany i tam przesuwać czegoś tam nadmiernie, żeby tutaj nie uszkodzić żadnej konstrukcji, ale na pewno ten wygląd tutaj w środku się zmieni, tym bardziej będzie bardziej przyjazny dla klientów, bo przede wszystkim o to nam chodzi.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania do mnie w sprawie, nie będę tutaj mówił może o działalności banku, bo to nie to miejsce i czas, może na innej sesji kiedyś przedstawię sprawozdanie z budżetu i z działania banku za lata wcześniejsze. A jeżeli teraz ktoś ma jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie kierowniku. Proszę państwa, mamy tak, kierownika podstawowych funkcji, fotoprotokół i kierownika banku, jak wszystkich kierowników urzędu gmin, poszczególnych jednostek, także są do państwa dyspozycji. Proszę bardzo, teraz pan Mariusz Pierczyk chciał zapytać, bardzo proszę. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć do pana kierownika o tych oszustwach, bo mam znajomego, który był na legalnych oszustwach, że tak powiem. Dzwonią teraz, nie wiem, czy państwo dostawali telefony, dzwonią z biletem na spotkanie, jakiś obiad, że laptopy rozdają. To są oszustwa, które kiedyś były na przykład na te galki na kościele. Do czego zmierzam? Kolejna była na takim spotkaniu i zauważył, że dużo jest starszych ludzi właśnie. To jest legalne, powiem, legalne oszustwo. Wszedł na stronę internetową, okazało się, że firma jest w Kazachstanie, nie ma w ogóle żadnego kontaktu. No i też pasuje przestrzec starszych ludzi, bo po to zapraszają starszych ludzi, że niby dają darmowe lato, a po trzech godzinach po prostu tak psychologicznie podchodzą do tych ludzi, co tam przychodzą, że potrafią coś podpisać czy okazać dowód. No i właśnie byłem z takim jednym znajomym policjantem, który stwierdził, że sami wujek kupił poście za 6 tysięcy, prawda, co kosztuje 8. No i to pasuje też rozpowszechnić, żeby każdemu mówić, starszym osobom przede wszystkim. I jeszcze powiem, ten kolega jak tam był i zawsze coś tam tłumaczył, że to jest oszustwo, grzecznie go wyprosili. Wiadomo o co chodzi, nie? Zacząłby psuć im ten legalny, nielegalny interes, legalny oszustwo. Także no tyle, świeża sytuacja naprawdę, bo sam się z tego śmiałem bardzo długo, ale tak się dzieje, to powraca powoli, nie? Panie pamiętać, pan kiedyś zgadzałem się, że to za darmo, nie trzeba po prostu już pieniądze zapłacić i najbardziej cierpi na tym starsi ludzie. Nie podpisuje umowa na kredyt. No tak, ale to po prostu trzeba by przestrzegać, żeby ludzie odbierali telefony po prostu rezygnować, nie? Bo ktoś już komuś się daje za darmo, to każdy myśli, że to fajna sprawa, nie? To się dostanie. A jeszcze oni też promują, rząd promuje futery, że rozdaje do szkół, oni się pod to podpisują. No i ludzie są troszeczkę niektórzy naiwni, no po prostu idą na takie spotkania i takie rzeczy powinni się dzieje, że trzeba płacić grube pieniądze. No to tyle jeszcze. Dziękuję bardzo, że zabrałem głos. Nie wiem, pan może coś dołożyć? Tak, ja bym się chciał ustosunkować do tej wypowiedzi tutaj pana radnego. Szanowni państwo, no tyle o ile mieliśmy spokój przez czas pandemii, właśnie z tego typu uroczystościami, mówiąc w wielkim cudzysłowie, no to teraz wróciło to, no bo to jest biznes, nie ma się co oszukiwać. Tego typu spotkania organizuje się w różnych miejscach, zazwyczaj są to jakieś lokale gastronomiczne, restauracje, kluby. Zaproszenia, że tak powiem, lądują albo telefonicznie, jeżeli chodzi o teren mniejszych miejscowości, wiosek. Ja pochodzę z Biłgoraja, to wiem, co się dzieje w skrzynkach, w blokach, tak? To jest taką hurtowo wrzucane i to pod pretekstem właśnie spotkania jakiegoś. To jest dobrowolne, oczywiście nikt nikogo na siłę nie ciągnie. Jest to zaproszenie z ofertą, że przyjść, dostaniesz na to jakiś właśnie prezent w postaci aparatu fotograficznego, a to jakaś tam elektryczna szczoteczka warta, tyle i tyle. No i przychodzą ci ludzie. Nigdy, że tak powiem, tych prezentów nie ma o takiej wartości, jak jest przedstawione na ulotce. To jest taki chwyt marketingowy, żeby do klienta najpierw, że tak powiem, przyciągnąć. To jest rzucenie zanęty. Później ci klienci przychodzą do takich lokali. No i jest gra na psychice, prawda? To są już, że tak powiem, gra psychologiczna ludzi, którzy doskonale rozgryzają charaktery ludzi. Kto jest słabszy w psychice, że tak powiem, da się wtedy złowić, bo zanęta już została rzucona. Teraz tylko, że tak powiem, zacząć i wyciągnąć tą rybę. I tak jak tutaj pan radny mówił, właśnie oferowane są różnego rodzaju pościele, garki, które, że tak powiem, na rynku są warte 200-300 może złotych, może, a ludzie płacą po kilka tysięcy, prawda? Bo jest to typowa podróbka, prawda? Gdzieś tam, że tak powiem, w Chińskach. I później trzeba spłacać. Trzeba spłacać, osoby przychodzą, no ja mam renty tyle i tyle, a muszę spłacać jeszcze to przez 5 lat, bo koszt zestawu był jakiś naczyń, sztućców, czy kołder, czy jakiś urządzeń do masażu kosztował mnie tyle. To jest bardzo pięknie zaprezentowane.
tak powiem, tylko wyciągać długopis, podpisywać umowę i kupować. A dobrowolnie podpisujemy taki dokument i później, że tak powiem, musimy to spłacać. Tak jak tutaj pan kierownik z banku powiedział na temat tych przelewów telefonu. Zostało przelane, wszystko zgodnie z prawem, podpisaliśmy się. Często ludzie udostępniają swoje dane, fotografują, dają sobie sfotografować dowody osobiste. Udostępniają numery PESEL, adresy, numery telefonów. To jest handel danymi, szanowni państwo. Później te firmy posiadają te dane i później telefony się, że tak powiem, urywają do klientów. I dzwonią następne firmy, bo ta firma już swoje zrobiła, sprzedała dane tej osoby razem z numerem telefonu i, że tak powiem, następna firma łowi klienta, także przed tym też przestrzegam. O tyle, o ile na terenach wiejskich jeszcze jakoś nie jest rozpropagowane dosyć mocno, ale w mieście się dzieje jak najbardziej i tutaj, że tak powiem, prosiłbym, żeby też również rączkę na pulsie trzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Ktoś z państwa chce zabrać głos, bardzo proszę. Do dyspozycji z wójtem na czele, cała władza gminy, wszyscy kierownicy, także bardzo proszę. Nie ma więcej pytań. Pan wójt, bardzo proszę. Szanowni państwo, ze świętami bardzo dziękuję w imieniu władzy gminy Potok Górny, tutaj panu kierownikowi posterunku, za takie dosyć dogłębne, wnikliwe przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności policji na terenie gminy Potok Górny. I tak jak pan komendant powiedział, że co niektórzy pewnie nie chcieliby policji, prawda, bo wiadomo, bo łapanie gdzieś tam mandaty, jazda po jednym głębszym, ale szanowni państwo, ten czas obecny pokazuje, że to zaufanie do policji naprawdę jest duże, ono wzrosło. To nie są te czasy, kiedy funkcjonowała milicja i kiedy to troszeczkę inaczej funkcjonowało. To idzie w dobrym kierunku. Szanowni państwo, no, policja też roztacza jakąś opiekę nad naszymi mieszkańcami, bo tak to trzeba nazwać. Fakt, że jest prawo trzeba przestrzegać, stąd też te mandaty. Do mnie też dochodzą informacje od mieszkańców. Panie wójcie, po co pan robi te drogi? Będzie policja jeździć, gdzie łapać, nie? A tak sobie można było wypić piwo, pojechać, prawda, ciągnikiem, czy rowerem, czy samochodem i było fajnie, nie? No, zgadza się, wszystko jest zgodnie, szanowni państwo, musi być ten zdrowy rozsądek, podobnie też prędkość. Informacje do mnie dochodzą, że tutaj właśnie przy tej nowo wybudowanej, nowo oddanej drodze też rozwijane są, można powiedzieć, kosmiczne prędkości, szczególnie przez tą młodą część społeczeństwa. Szanowni państwo, to jest organizacja ruchu, stoją znaki, też musi być ten zdrowy rozsądek. Tak jak pan kierownik powiedział komisariatu, no, jeżeli jakieś tam wypadki się wydarzają, czy powiedzmy jakieś zwierzę wypadnie, no to jedynym lekarstwem na to jest ograniczenie prędkości i zdrowy rozsądek. Te kary, które teraz powstały, no wiadomo, no, biją po kieszeni każdego z nas. Każdy sobie zdaje z tego sprawę. Na pewno trochę jest tych przestępstw mniej, no bo każdy ma gdzieś tam z tyłu głowy, co za to grozi. No ale niestety gro ludzi jeszcze po prostu te przepisy łamie. I tak jak tutaj pan komendant powiedział, no gdzieś tam odsetek się wyłapuje tych osób. Nieraz tam święta słyszymy, jakiś weekend świąteczny, no złapano tylu kierowców. A ktoś jeszcze mówi, no a wielokrotność nie została, uchwycona nie została złapana, ktoś tam powie, coś tam się udało, nie? Bo wiedzę, jak wszystko się bezpiecznie kończy, ale jak się dzieje jakaś tragedia, no to wtedy naprawdę jest duży problem. Także też taki apel z mojej strony o rozwagę, też o przestrzeganie przepisów, o jakieś PHP, o bezpieczeństwo, bo mówię, szanowni państwo, to wszystko rozbija się o nasze zdrowie, o nasze życie. Ja powiem z tego miejsca, że gmina Potok Górny jest przyjazna dla mieszkańców. Mamy LED-owe oświetlenie, ono świeci się całą noc dla bezpieczeństwa. Zawsze taki przykład daję pewnej dziewczynki z Różańca, która zginęła. Znana mi dziewczynka, uczyłem też jej braci, prawda, mieszkali blisko szkoły. No szły akurat dziewczynki tutaj Różańcem. Taka szarówka, jeszcze uliczne światło się nie paliło, nie było tam chodnika. Jechał samochód, pewnie został oślepiony przez drugi pojazd naprzeciwka, uderzył w te dziewczynki. Jedna dziewczynka zmarła, dziewczynka z gimnazjum.
I tu tak zawsze powtarzam, bo ktoś może powiedzieć, wyłączajmy to światło, my śpimy, mnie tam ta lampa przeszkadza, radzi mnie włączyć jak śpię, tak? No ale być może to oświetlenie uratuje komuś życie, może zdrowie, prawda? Myślę, że my to analizujemy. W tym momencie nie płacimy więcej, jak płaciliśmy wcześniej przy tamtych standardowych lampach. Otrzymaliśmy duże dofinansowanie. Niech mieszkańcy z tego też coś mają. Podobnie też o chodnikach, drogach. Powstaje ich dużo. Uważam, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, a wszystko to w kierunku bezpieczeństwa, w kierunku lepszego życia, w kierunku po prostu jakiegoś dobrobytu mieszkańców. Także tu serdecznie dziękuję panie komendancie za tą dobrą współpracę. Prosimy jeszcze o więcej. Ja też rozmawiam z panem komendantem powiatowym Jamrozem o tej drodze powiatowej od Harasiu do Naklika, po wdowie budowy drogi 835. Duży ruch idzie właśnie przez te nasze miejscowości tam na Podkarpacie i też te prędkości są naprawdę rozwijane, dosyć duże. Jest tutaj pan sołtys, też może powiedzieć, on kiedyś liczył, nawet siedząc na ławce, jaki tam ruch jest, ile samochodów w ciągu godziny przyjeżdża. Ja to potwierdzam, tam jeździ dużo samochodów, nie mamy tam chodnika jeszcze, staramy się go wybudować też. Jest to też duże niebezpieczeństwo. Jedyne jakieś lekarstwa to po prostu ograniczenie prędkości, zdrowy rozsądek. Też jeżdżą, można powiedzieć, pojazdy wysokotonażowe, typu TIR. No ja wiem, łatwo jest przyjechać tędy na wprost, należeć na Sokołów do autostrady, ale też mamy tam 10 ton, prawda? Szkoda tej drogi, bo się będzie niszczyć. No i też wzmożony ruch powoduje jakieś niebezpieczeństwo. Tylko zdrowy rozsądek może po prostu uchronić nas przed jakimiś wypadkami. Także też rozmawiam, żeby czasem te patrole tam, mówię, z Biłgoraja, które mają te mierniki prędkości, też nas troszeczkę odwiedzały, bo szanowni państwo, to nie chodzi o mandaty, to chodzi o zdrowie i życie ludzi. A to jest najważniejsze. Także jeszcze raz serdecznie panie komendancie dziękuję. I też słowo podziękowania dla pana kierownika banku tutaj za obecność, za te informacje przedstawione też, za przestrogi odnośnie tych działań, można powiedzieć, na tej linii przestępczej, jeśli chodzi o wyłudzenia pieniędzy. Powiem tak, szanowni państwo, mamy piękny budynek. Ja kiedyś, wychodząc tutaj z parkingu, tam rozmawiałem z wykonawcą, spotykam takiego pana i po prostu pan pyta, czy to pan w budynku. Mówię tak, a pytam się, mieszkanie zmienię po tego, że tak. Ja budowałem ten budynek, nie? Chodzi o naczelnika Paszkowskiego. I mówi, no panie wójcie, piękna droga, piękny parking. Ja mówię, panie naczelniku, w tym momencie wykonujemy dokumentację na modernizację budynku Urzędu Gminy, bo mamy problem z dachem, dach przecieka, chcemy to zmodernizować, chcemy też windę zamontować tam z tyłu. Ja niepełnosprawnie też dojście z parkingu, tam jest to miejsce parkingowe. I ja mówię, rozmawiałem z projektantem i gratuluję tego budynku na tamte czasy. Mówi, było trudno, ale udało się, nie? Także trzeba po prostu próbować, trzeba stukać, pukać, chodzić, jakieś środki ściągać, bo to już zostanie. Duży, piękny budynek, w budynku jest, mieści się placówka banku, placówka pocztowa też, a wszystko to dla mieszkańców, bo jest łatwiej. I to jest, mówię, już od początku, można powiedzieć, tak było, niech to funkcjonuje. My zgodę wyrazimy na tą, powiedzmy, nową umowę, na przedłużenie, na te 15 lat. Niech to funkcjonuje i myślę, że ten remont się wpisuje też w ogólny remont tutaj w budynku Urzędu Gminy, a wszystko to też dla dobra klientów banku, dla dobra mieszkańców, żeby to wszystko lepiej funkcjonowało. I też dziękuję za dobrą współpracę tutaj między gminą a bankiem. Niech tak dalej to funkcjonuje. Pozdrowienia dla pana prezesa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie wójcie. Ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Pan sołtys, proszę bardzo. Ja bym chciał zapytać, co będzie z utylizacją azbestu na czy ludzie odbierane od mieszkańców, czy nie? Jeżeli pan sekretarz, pan odpowie na to pytanie, to mikrofon wyglądać.
To więc jeżeli chodzi o azbest, to myśmy w tym roku zbierali takie wnioski od mieszkańców. Przekazaliśmy to do Urzędu Marszałkowskiego i tam procedura jest taka, że Urząd Marszałkowski ogłasza przetarg, wyłania wykonawcę drogę przetargu do utylizacji tego azbestu i później już firma bezpośrednio kontaktuje się z zainteresowanymi. Także no, w ubiegłym roku to było tam, tutaj to było realizowane w tych miesiącach letnich. No przeważnie jest tak, że po prostu no, mieszkańcy sobie mogą w tej chwili już sami ściągać ten azbest, zgromadzić, zabezpieczyć go, czyli to pokrycie azbestowe i firma przyjeżdża w umówionym terminie i to odbiera. Także te wnioski, które zostały złożone, to one tam pewnie będą rozpatrzone w zależności ile tych środków wystarczy i będą po prostu zainteresowani telefonicznie zawiadomieni o terminie odbioru. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za wyjaśnienie tej kwestii. Teraz ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie kolejny punkt porządku obrad. Punkt 18. Zakończam obrady 43. sesji Rady Gminy Podtopnik. Bardzo ślicznie dziękuję wszystkim za obecność.